Witam serdecznie, nazywam się Sarniak Karolina i jestem prezesem Akademii Piłkarskiej Lobos, która już kolejny raz organizuje rozgrywki dla wszystkich zawodników trenujących w naszej akademii. Mamy oddziały w Tucznej, w Leśnej, Podlaskiej, w Kodniu, w Wisznicach i w Białej Podlaskiej. I dziś znajdujemy się na pięknie położonym w malowniczym rejonie boisku w Kodniu, gdzie właśnie rywalizujemy na trzech poziomach. Tutaj mamy na najbliższym boisku Skrzaty, dalej mamy Żaki i na końcu mamy Orliki, że 7-7. No cóż mogę powiedzieć, wszyscy zawodnicy mają herb Lobosa na piersi, także nie ma tutaj innych zawodników oprócz tych z naszej akademii. Te rozgrywki mają na celu zrzeszać naszą społeczność. Dużym celem naszej akademii jest, jednym z głównych, jest tworzenie takiej piłkarskiej, rodzinnej atmosfery, żeby każdy oprócz tego, że gra, czuł się swobodnie w naszym towarzystwie i miło sobie spędzał czas. Na przykład taki poranek niedzielny jak dziś. Nasze spotkanie ma na celu, tak jak już powiedziałam, integrację, jak najwięcej minut gry na boisku. Tak, nie mamy żadnych nagród, nie mamy żadnej tabeli, po prostu robimy to w formie takiego podwórkowego grania. Wracamy trochę do początku lat 90., gdzie mamy średnio równą murawę może tutaj na tym obiekcie. To traktujemy z przymrużeniem oka, wiadomo, fajnie by było mieć wszędzie piękne obiekty. Bardziej zależy nam na tym, żeby zawodnicy, którzy nie reprezentują naszej akademii w rozgrywkach ligowych, mieli możliwość wzięcia udziału w grze na swoim poziomie, a nawet jeśli to nie jest ich poziom, to żeby sprawdzili, jak to jest grać. Być może taki bodziec spowoduje, że bardziej będzie chciało im się trenować, będą czuli motywację do dalszych treningów, do dalszych działań, a może po prostu zarazimy kogoś sportem i to dziecko, rodzic tego dziecka zostaną w sportowej społeczności. Bo rozumiem, że nabór trwa cały czas do Waszej Akademii, czy... Tak. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy tutaj do Kodnia na treningi. Pan wójt gminy Kodeń jest bardzo otwarty na nasze przedsięwzięcia. Powiedział, jasna sprawa, róbcie, grajcie, nie ma problemu. Zawsze jesteśmy otwarci. Jeżeli czegoś trzeba będzie, to pomożemy. I my korzystamy z tego, więc zapraszamy przede wszystkim do Kodnia, bo dzisiaj tutaj Kodeń jest gospodarzem. Ale do każdego z naszych oddziałów zapraszamy zawodników do 13 roku życia, a już nawet od 3. W Białej Podlaskiej trenują 3-latkowie, a w innych miejscowościach od 5 roku życia.